Cześć, witajcie na kanale Samoloty. Środek transportu, jakim jest samolot, jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o infrastrukturę, ponieważ samolot po prostu potrzebuje mnóstwo terenu, aby wystartować oraz wylądować. Dodatkowo teren ten musi być zabezpieczony, posiadać spory teren wokół samego pasa, jak i takie rzeczy jak płytę postojową czy sam terminal. Między innymi właśnie dlatego linia Pan Am osiągała takie sukcesy w latach 30. za sprawą latających łodzi, które to nie potrzebowały ogromnego, przygotowanego terenu, a lądowały w pobliżu portów morskich. My w Polsce nie mieliśmy za bardzo takich możliwości i musieliśmy budować lotniska na ziemi. Oczywiście już wtedy budowano porty lotnicze lekko oddalone od centrum miasta. Z prostego powodu. Teren ten po prostu był wolny i nie trzeba było przesiedlać mieszkańców aglomeracji poza teren planowanego lotniska. Czas jednak leciał i miasta się rozwijały. Przykładem lotniska, które można powiedzieć zostało zjedzone przez rozbudowę miasta, było lotnisko znajdujące się w samym centrum Warszawy, lotnisko Pole Mokotowskie. W tym odcinku przyjrzymy się najciekawszym nieistniejącym lotniskom cywilnym w Polsce. Zapraszam do oglądania. Kanał Samoloty powstaje m.in. dzięki partnerowi kanału Drzewiecki Design, producentowi oprogramowania do symulatorów lotniczych, m.in. spektakularnych modeli polskich portów. Link znajdziecie w opisie. Zacznijmy sobie od Wybrzeża, a konkretnie od Trójmiasta, które to posiadało dwa porty, o których warto wspomnieć. Przede wszystkim jedno z najstarszych lotnisk w Polsce, a konkretniej Gdańsk-Wrzeszcz. Miejsce, z którego obecnie jeździ autobus oraz kolej na obecnie działający port lotniczy imienia Lecha Wałęsy. Pierwsze samoloty odwiedziły Gdańsk już w 1910 roku, zaledwie 7 lat po pierwszym locie braci Wright. Pierwsze samoloty lądowały jeszcze na wyspie Ostrów. I to właśnie wtedy zdecydowano o budowie lotniska dla Gdańska, a wybranym miejscem był właśnie Wrzeszcz. Budowa potrwała 3 lata i w 1913 roku lotnisko było gotowe. Przyszła wojna, która zmieniła władzę w wolnym mieście Gdańsk. W wyniku traktatu wersalskiego miasto zostało zdemilitaryzowane, a lotnisko przekształcone w cywilny port lotniczy. Był to pierwszy otwarty cywilny port lotniczy na terytorium obecnej Polski. Szybko powstał przystanek kolejowy Danzig Flughafen, który obecnie nosi nazwę Zaspa, a w 1930 roku do portu pociągnięto linię tramwajową. Przystankiem końcowym linii był obecny przystanek Legionów. Szybko rozwijające się lotnisko zyskało bezpośrednie połączenia z takimi miastami jak Hamburg, Moskwa czy Berlin. Przed II wojną światową wykonywano również połączenia do pobliskiej Gdyni, na lotnisko, na które zaraz się przeniesiemy. Po wojnie lotnisko było w opłakanym stanie i z rokiem na rok się coraz bardziej rozpadało. Pod koniec lat 60. przestało działać oświetlenie, którego nie naprawiono aż do momentu zamknięcia portu, przez co niemożliwe były tam loty nocne. W 1973 roku podjęto decyzję o budowie nowego portu poza granicami miasta. Obecnie przy Alei Jana Pawła w głąb osiedla Zaspa wciąż znajduje się pas startowy oraz w okolicy możemy spotkać pozostałości po porcie, który został wciągnięty w zabudowę miejską. Między innymi jednym z byłych hangarów jest obecna galeria Zaspa, która działa do dziś. Pierwszy kurs polskich linii lotniczych do Gdyni odbył się właśnie na lotnisko w Rumi. Lotnisko Gdynia-Rumia powstało dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Jednak z powodu gwałtownego rozwoju miasta Gdynia otworzono również połączenia cywilne do Warszawy oraz Krakowa. Oraz lotnisko wykorzystywano do międzylądowania na trasie Warszawa-Kopenhaga. Lotnisko zostało zniszczone podczas II wojny światowej, a po porcie został jedynie schron. Pozostałością po porcie jest ulica Żwirki i Wigury, która została poszerzona z powodu pomysłu budowy w tamtym miejscu torów kolejowych, które miały obsługiwać port lotniczy. Lotnisko Gdynia-Kosakowo powstało zaraz po porcie w Rumi, jednak nie rozwijało się tak szybko, a jego rozwój przerwała wojna. Słuch o lotnisku zaginął aż do 2006 roku, kiedy to podpisano umowę na powstanie cywilnego portu lotniczego dla tanich linii lotniczych w Gdyni.
Jednak po kilku latach zarząd spółki, która miała miastu przywrócić lotnisko, ogłosiła upadłość, a sprawą zajęła się Komisja Europejska oraz Najwyższa Izba Kontroli. Lotnisko w Słupsku powstało jeszcze na początku XX wieku. Od 1920 roku lotnisko otworzyło się na cywili oraz powstało pierwsze połączenie Berlin-Słupsk-Gdańsk. Po przejęciu Słupska LOT bardzo długo oferował połączenia na to lotnisko. W 1975 roku istniały nawet dwa połączenia dziennie do Warszawy. Mimo że port posiadał czasowe połączenia do Wrocławia i Katowic, to w kapitalistycznej Polsce szybko stwierdzono, że loty tam są po prostu nierentowne. I LOT zrezygnował ze wszystkich połączeń do Słupska, a lotnisko zostało zamknięte. Sukces lotniska związany był z turystyką nadmorską, która napędzała rozwój portu do tego stopnia, że w latach 80. planowano rozbudowę portu o nowy, nowoczesny jak na tamte czasy terminal, co finalnie się nie udało z powodu upadku PRL-u. W 1990 roku po raz ostatni wylądował tutaj samolot rejsowy Polskich Linii Lotniczych, a ostatnim dużym wydarzeniem w porcie było lądowanie Jana Pawła II podczas jego czwartej pielgrzymki w 1991 roku. W latach 2007-2013 chciano reaktywować port, jednak z planów zrezygnowano. Dolatujemy do Szczecina, gdzie obecnie funkcjonuje tam port Szczecin-Goleniów, znajdujący się znacznie poza granicami stolicy województwa zachodniopomorskiego. Port na prawobrzeżu Szczecina został zbudowany przez Niemców w latach 20., a jego lokalizacja nie była przypadkowa. Lotnisko znajduje się w sąsiedztwie jeziora Dąbie, które było wykorzystywane przez latające łodzie. Na miejscu znajdowała się stacja do tankowania latających łodzi oraz specjalny port. Na trawiastej części lotniska Szczecin-Dąbie latały przed wojną samoloty Lufthansy, a po wojnie do lat 60. latały tam samoloty Polskich Linii Lotniczych. Schyłek lotniska był związany z jego naturalnymi ograniczeniami. Samoloty rosły i Szczecin potrzebował lotniska z dłuższym pasem. I tak zapadła decyzja o przeniesieniu ruchu pasażerskiego na lotnisko Szczecin-Goleniów. Obecnie w Dąbiu znajduje się aeroklub. Mimo że lotnisko w Gliwicach funkcjonuje rekreacyjnie do dziś, to były czasy, że port ten był naprawdę spory. Między innymi samoloty dzisiejszego British Airways wykonywały tutaj międzylądowanie, lecąc z Londynu do Teheranu. W 1925 roku istniało tutaj połączenie Lufthansy na trasie Gliwice, Wrocław, Berlin. Później do siatki dołączył również Wiedeń, Brno czy nawet Stambuł. Upadek lotnictwa cywilnego w Gliwicach nastąpił z rozpoczęciem II wojny światowej. Gdy władzę nad lotniskiem przejęli komuniści, to już nigdy nie przyjęto tutaj żadnego samolotu rejsowego. Obecnie chcąc polecieć z Katowic, musimy udać się na dosyć odległe od miasta lotnisko w Pyrzowicach. Jednak wcześniej do Katowic mogliśmy dolecieć do lotniska kategorii City, znajdującego się mniej niż 2 km od centrum Katowic. Połączenia pasażerskie Polskich Linii Lotniczych zawitały do Katowic już w 1929 roku. Był to 1,5-godzinny lot do Warszawy. Z portu poleciliśmy również do Krakowa oraz Wiednia, a ostatnie połączenie zostało zrealizowane 30 sierpnia 1939 roku. Po wojnie lotnisko było wykorzystywane regularnie przez LOT do 1958 roku, po czym powoli przenoszono się właśnie do Pyrzowic. Lotnisko w Krakowie zostało zbudowane jeszcze przez Austro-Węgry w celu zbudowania regularnego połączenia pocztowego między Wiedniem oraz Kijowem. Po przejęciu władzy przez Polskę najpierw powstał tam drugi pułk lotniczy, po czym w 1938 roku na zaledwie rok powstało międzynarodowe połączenie Kraków-Budapeszt. Po wojnie połączeń nigdy nie wznowiono, a teren lotniska został wciągnięty do miasta z powodu rozbudowy tego terenu. Obecnie w miejscu tym znajduje się Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Mieszkańcy Olsztyna mogą tak samo jak mieszkańcy Katowic tęsknić za lotniskiem, które niegdyś było dziesiątki kilometrów bliżej niż obecne porty. Olsztyn Dajtki powstał w 1926 roku na największym płaskim terenie w pobliżu miasta. Od początku miało być lotniskiem cywilnym i w tym samym roku Lufthansa zaoferowała połączenie Olsztyn-Gdańsk, które wykonywała w sezonie letnim. Również po 1945 roku LOT uruchomił połączenie na trasie Warszawa-Olsztyn-Gdańsk-Bydgoszcz-Warszawa. Jednak wkrótce port okazał się za mały, z powodu zbyt krótkiego pasa na coraz większe maszyny. Decyzję o budowie lotniska w Częstochowie podjęło Luftwaffe, realizując program rozwoju sieci lotnisk wojskowych. Jako że popyt na połączenia cywilne do Częstochowy był niski, nie rozwijano pod tym kątem portu. Jednak w 1983 roku, w ciągu jednego sezonu letniego, istniało połączenie lotnicze wykonywane przez Polskie Linie Lotnicze LOT do Warszawy. Szanse na rozbudowę portu są niskie z powodu bliskości miasta do dużego portu lotniczego w Pyrzowicach. Przenosimy się do Białegostoku, czyli największego miasta wojewódzkiego bez dostępu do portu lotniczego. Budowa lotniska w Białymstoku rozpoczęła się już w latach 20. XX wieku. Budowę zakończono pod koniec roku 1939 przez Sowietów. A w 1941 roku lotnisko zostało rozbudowane przez Niemców. Między innymi zmodernizowano i przedłużono betonowy pas startowy. Jeszcze 30 kwietnia 1945 roku LOT uruchomił połączenie rejsowe na trasie Warszawa-Białystok. Jednak te szybko zostały wstrzymane i od tamtego momentu Białystok pozostał bez dostępu do samolotów pasażerskich. I wciąż mieszkańcy Podlasia czekają na nowoczesny port. Lotnisko na Polu Mokotowskim powstało już w 1910 roku w celach rekreacyjnych, a od 1915 roku zostało przejęte przez rosyjskie wojsko. Krótko potem zostało zajęte przez Niemców. Po odzyskaniu niepodległości rodzi się tutaj polskie lotnictwo wojskowe, a ruch pasażerski miał trafić na lotnisko na Gocławiu, które finalnie nie powstało. Od 1920 roku wykonywane były tam połączenia pasażerskie, jeszcze przed powstaniem Polskich Linii Lotniczych LOT. Historia lotniska jest bardzo bogata. Na jego terenie toczyły się m.in. walki Wincentego Witosa z oddziałami Józefa Piłsudskiego. Krótko potem, w kwietniu 1934 roku, ruch pasażerski zostanie przeniesiony na Okęcie. Lotnisko odegrało istotną rolę w czasie II wojny światowej, podczas to której lotnisko zostało zajęte przez Niemców, a port służył do obrony przeciwlotniczej. Finalnie port został zlikwidowany w 1947 roku. Dzięki przeniesieniu lotniska na Okęcie mogła m.in. powstać Aleja Niepodległości. To byłyby wszystkie najciekawsze porty lotnicze. Jeśli interesuje Was historia jednego z nich, zachęcam do skomentowania filmu z podpowiedzią, o jakim porcie powinien powstać osobny odcinek. A w tym odcinku to już tyle. Dzięki, cześć!